Siemanko, dziska, z tej strony Matsu i to was kolejny odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Niemczech, żeby przebudować zespół Borussii Dortmund. Obiecałem w FIFA 21, że przebuduję ten zespół zdecydowanie wcześniej w FIFA 22. No i oczywiście słowa dotrzymałem. Jeśli chodzi o Borussię Dortmund, to cel musi być jasny. Powalczyć i na froncie krajowym, i w Lidze Mistrzów z lepszym skutkiem niż w prawdziwym życiu, bo tam, no delikatnie mówiąc, poszło im fatalnie. A jaką mamy grupę w Lidze Mistrzów, to chyba wszyscy dobrze wiedzą. Sporting, Ajax Amsterdam i Besiktasz. Borussia w prawdziwym życiu spadła do Ligi Europy. Tutaj chcemy awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. 72 miliony budżetu. To wygląda naprawdę obiecująco. Podstawowy skład już na ten moment jest fajny. A jeśli go wzmocnimy, to myślę, że będzie doskonały. No i tutaj widzimy cele zarządu na ten sezon. Między innymi wynagrodzeń mamy za bardzo nie podnosić. Oj, tego nie lubię. Półfinał Ligi Mistrzów, finał Pucharu Niemiec i wygrana Liga. Oto są cele. Na sam start sprzedajemy Chana za 48,5 miliona do Real Madryt. Następnie Hazarda za 45 do Juventusu. No i kolejna sprzedaż. Tym razem Bürki sprzedany do Salzburga za 18,5 miliona. Turniej przedsezonowy, drugie miejsce w fazie grupowej. Jak nam poszło dalej? Zobaczmy. Półfinał wygrany z Atalantą i w finale Athletic Bilbao pokonany. I budżet to 187 milionów. Potrzebujemy wzmocnienia na wiele pozycji. Takim moim głównym kryterium było max 25 lat, bo też nie chcę pozyskiwać starych piłkarzy. Chcemy bazować na młodości. I oby ta młoda krew w naszej drużynie nam się za to dobrze odpłaciła. Gakpo kupiony na sam start, 38,5 miliona. I gracz PSV staje się graczem Borussii. Następnie Matty Cash kupiony za 30 milionów. Polscy obrońcy dobrze kojarzą się w BVB na prawej obronie. Sprzedajemy Wolfa za 9,5 miliona. Dobre pieniądze jak za tego piłkarza. Następnie Zagadu za 28 milionów do Juventusu. Sporo zyskujemy pieniędzy. Dzięki czemu kupujemy Cygankowa za 45 milionów. No i to jest dobry skrzydłowy. Następnie Branda sprzedajemy tylko dlatego, że potrzebowałem pieniędzy, a jego overall, delikatnie mówiąc, w FIFA nie jest imponujący. Kupujemy Pau Torresa za 82 miliony. Olbrzymie pieniądze, ale myślę, że było warto. I to jest chyba najciekawsza zmiana pozycji w Borussii Dortmund, jakiej można dokonać. Widzicie, 89 Guerreiro po zmianie z lewej obrony na środkową pomoc ofensywną. Wartość 110 milionów. To jest chyba najlepsza zmiana, jakiej w Borussii możecie dokonać. No więc potrzebujemy też lewego obrońcy, no bo zmieniliśmy pozycję Guerreiro i pozyskujemy Estupiniana za 40 milionów. Ekwadorczyk, myślę, że spisze się kozacko. I zaczynam od Super Pucharu Niemiec. Naszym rywalem jest Bayern. Wymyśliłem takie ustawienie przy obecnym składzie. Myślę, że jest optymalne. Super Puchar Niemiec. Czy uda nam się zdobyć pierwsze trofeum? Przekonamy się za moment. No i widzimy Borussia w natarciu, gol. Tak jest, Marco Reus. Idealne uderzenie z pola karnego i prowadzimy od 18 minuty. Bayern ma rzut rożny, centra na pole karne, piłka wbita. Jeszcze zgarnięta, Müller niestety wyrównuje. 1-1 w 28 minucie. Bayern wraca do żywych. Rozgrywamy, tracimy piłkę i gola niestety Goretzka. 53 minuta i Bayern niestety robi to co zwykle, czyli prowadzi z Borussią. Ale my się nie poddamy, będziemy walczyć do ostatnich sekund i wyrównujemy. Gakpo, wejście Smoka do drużyny, bramka w 75 minucie, daje nam wyrównanie, a zwycięstwo wisi w powietrzu, zwycięstwo Borussii i bramka, tak jest, Marco Reus po raz drugi i prowadzimy od 86 minuty, teraz tylko to dowieść. Ostatnia akcja meczu, Bayern atakuje, jak to się skończy, Lewandowski gol. Czy on zawsze musi strzelać Borussii Dortmund? Nawet w FIFA się to sprawdza. I będziemy świadkami rzutów karnych. Czas na wojnę nerwów. Zaczyna Marco Reus od pudła. Oj, niedobrze to się zaczyna. Lewandowski z karnego zawsze strzeli bramkę. Czas na Erlinga Haalanda, który nie wytrzymuje presji. Zostaje powstrzymany. Zabicer trafia. Bayern ma komfortową sytuację. Witzel przywraca nam nadzieję. Jeszcze jest szansa. Kingsley Coman pomylił się, tak jest, wracamy do gry. Daniel Malen powstrzymany. Powstrzymany przez Neuera. Thomas Müller trafia w słupek. Estupinian, w tobie nasza nadzieja. No i koniec tej nadziei, kolejny raz Manuel Neuer nas powstrzymuje. I Bayern z super pucharem. Chociaż
według gry, to my go wygraliśmy. Ale to jest FIFA i lepiej tego nie komentować. Kolejny błąd gry. No i tutaj sprzedajemy Witzela, bo za dobrze jak na nas strzela rzuty karne, więc niech sobie pogra w Paris Saint-Germain. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Ta zmiana Guerreiro z lewej obrony na SPO to jest naprawdę fenomenalna zmiana. Szybka symulacja i jak widzimy, wygrywamy 3-0. Guerreiro kapitalnie odnajduje się na nowej pozycji i potrzebujemy rezerwowego skrzydłowego. Wytypowałem kilku interesujących kandydatów. Kupujemy tam Zgorda za 27 milionów 400 tysięcy. Sporo pieniędzy, ale myślę, że jest tego wart. No i też stać nas jeszcze na drugiego rezerwowego. Decyduje się na Laineza, który kosztował mnie 11 milionów. Kupujemy go z Real Betis. No i widzimy, Ciro Immobile to najgłośniejszy transfer. Drugi to Pau Torres, a trzeci Koulibaly do Manchester United. Bayern nie miał imponujących transferów. Nasze wyglądają zdecydowanie bardziej imponująco. No i zaczynamy zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jak nam pójdzie, wygrywamy ze Sportingiem w Lizbonie 2-0. To jest naprawdę świetne otwarcie. I porażka z Ajaxem u siebie. Oj, chyba zrobię powtórkę z prawdziwego życia, jak tak dalej pójdzie. Oby nie. Przegrana z Besiktaszem jest w sumie jeszcze gorzej. No nie myślałem, że da się tego dokonać, ale jak widać, jestem na dobrej drodze. 2-2 u siebie. No przecież to jest jakiś piłkarski kryminał, co my gramy. Za to powinno się umieszczać ludzi w więzieniu za taką grę. No i tutaj widzimy, po 10 kolejkach jesteśmy wiceliderem. Bayern ma aż 28 punktów na koncie i zdecydowanie przewodzi stawce. Nasza strata jeszcze nie jest duża i to napawa optymizmem. Greuther Fürth na samym dnie, a nasz podstawowy skład wygląda obiecująco. Wygrywamy na szczęście ze Sportingiem u siebie 3-1 i został jeden mecz. W międzyczasie wygrana w Bundeslidze z Bayernem, jak widać, da się, a i tak Lewandowski musi strzelić bramkę. No i tutaj z Ajaxem wygrana na wyjeździe 1-0, co oznacza, że Borussia Dortmund zajmuje drugie miejsce i awansujemy do fazy pucharowej. Pierwszy Ajax, Sporting spada do Ligi Europy. No i na kogo trafimy? Real Madryt. Oj, to jest losowanie tragiczne. Jeśli są dysponowani jak w prawdziwym życiu, to oj, marny nasz los. No i tutaj Reinier oraz Pogranić odwołani z wypożyczeń, no bo nie dostawali szans na grę, więc nie dziwią mnie te decyzje. No i dostałem ofertę za Guerreiro na 126 milionów od Arsenalu i ta oferta zostaje odrzucona. No i widzimy zimowe najgłośniejsze transfery. De Ligt przechodzi do Manchesteru City, następnie Koundé do Chelsea i Milinkovic-Savic do Paris Saint-Germain. Bayern kupił Mukiele. My nie przeprowadziliśmy transferów, bo moim zdaniem mamy kadrę kompletną. A po 20 kolejkach jesteśmy liderem. 8 punktów przewagi nad Bayernem, jakżeż to pięknie wygląda. Trzeci Bayer Leverkusen, czwarty Lipsk. Jeśli chodzi o strefę spadkową, to jest tam Kolonia i Greuther Fürth, a Augsburg jest w strefie barażowej. No i tak wygląda nasz podstawowy skład i wygrywamy z Realem, Madryt. Gotówka, aleś ty mi zaimponował. 1-0 u siebie i 3-0 niestety Real wygrywa u siebie i odpadamy z rozgrywek tam. Niestety Królewscy byli kapitalnie dysponowani, no i nawet gol gotówki naszego ulubionego w pierwszym meczu nic nie dał, a pary ćwierćfinałowe wyglądają w sposób następujący. No i zarząd zaplanował spotkanie, czyżby pierwsze zwolnienie? FIFA 22? Przekonamy się. Po 30 kolejkach mamy 6 punktów przewagi nad Bayernem. Komfortowa sytuacja. Tak naprawdę 2 zwycięstwa, 1 remis. I nikt nam nie odbierze mistrzostwa Niemiec. Greuther Fürth tam, gdzie ich miejsce. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to wygląda kozacko. Remis z Bayernem. Już naprawdę niewiele nam brakuje, żeby zdobyć mistrzostwo. I tutaj jeszcze Puchar Niemiec. I nasza przygoda. Tutaj w pierwszej rundzie oczywiście nas nie było. W rundzie drugiej za to poszukajmy się. Gdzie jesteśmy? O, byliśmy. No i udało się wygrać. Jeśli chodzi o rundę trzecią, wygrana z Kolonią 3-1. W ćwierćfinale porażka z Freiburgiem. Co za frajerstwo. I w finale Gladbach zagra z Eintrachtem. 4-1 w ostatniej kolejce. A to oznacza, że Borussia Dortmund zostaje mistrzem Niemiec, tak jest, 92 punkty na koncie, 10 punktów przewagi nad Bayernem, 3 Lipsk, 4 Leverkusen, 5 Frankfurt, 6 Hoffenheim. Zobaczmy strefę barażową i spadkową. W barażach Augsburg spada Freiburg i Greuther Fürth. Haaland został królem strzelców, drugie miejsce Lewandowskiego. W asystach rządzi Müller i Guerreiro,
a Kobel miał najwięcej czystych kąt. I tak wygląda nasz podstawowy skład na sam koniec. No naprawdę, wygląda kozacko ta zmiana Guerreiro z lewej obrony na środkową pomoc ofensywną. To jest cudowna zmiana. Jeśli robicie sobie przebudowę Borussii, to nie zapomnijcie o tym, bo nawet jeśli nie będziecie jego fanem, no to możecie go sprzedać za olbrzymie pieniądze, no bo od razu też zyskuje na wartości. Jeszcze zobaczmy występy. Kobel, Hummels, Torres, Estupinian, Bellingham, Gakpo, Royce i Haaland po 46 występów. Haaland najwięcej bramek, drugi Royce, trzeci Guerreiro. A jeśli chodzi o asysty, tutaj najlepszy Guerreiro, drugi Royce, a trzeci Gakpo. No i widzimy ocena 44. To jest chyba najniższa ocena, jaką uzyskałem w FIFA 22 w jakiejkolwiek przebudowie. Piłkarski dramat po prostu, jeśli chodzi o tą ocenę. Dobrze, że mnie nie zwolnili. Zobaczmy niższe ligi w Niemczech. Jak to się wszystko prezentowało. Hoffenheim, zwycięski skład, Kaiserslautern i Innsbruck na czele. Jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to była nią druga drużyna Borussia Dortmund. Czas na drugą Bundesligę. Schalke, Düsseldorf awansują. Hannover 96 zagra w barażach. Hamburger jak zwykle sfrajerzył. A najgorszy było Darmstadt. No i tutaj zacznijmy może właśnie od obrony przed spadkiem. Czyli spotkania bodajże Augsburgu z Hannoverem 96. Wygrywa Augsburg w dwumeczu 3-2. DFB Pokal zdobywa drużyna Borussia Mönchengladbach. Jeśli chodzi o Super Puchar Europy, triumfuje Chelsea 3-2 z Villarreal. Liga Konferencji dla Tottenhamu, wreszcie mają jakieś trofeum. Liga Europy dla AC Milanu pokonali Real Betis. I Liga Mistrzów trafia w ręce Manchesteru City, pokonali po rzutach karnych Liverpool. My zostaliśmy mistrzami Niemiec. W Pucharze Niemiec kompromitacja, odpadamy z Freiburgiem. W Lidze Mistrzów odpadliśmy z bardzo mocnym Real Madryt. Ciężko to nazwać kompromitacją, ale mieliśmy jednak apetyt na więcej niż na 1/8 finału. Ale niestety więcej nie udało się wycisnąć. Najważniejsze chyba jednak jest to, że zdobyliśmy Mistrzostwo Niemiec. Nie w każdej przebudowie uda się zdobyć wszystko. Tutaj muszę zadowolić się samym Mistrzostwem Niemiec. Super Pucharu nawet wam nie pokazywałem teraz, no bo widzieliście, że wystąpił błąd i mimo iż Bayern wygrał, to zwycięstwo przypisali nam. No ale nie traktuję tego jako zdobyte trofeum, bo ciężko traktować błędy gry jako zdobyte trofea. Jesteśmy mistrzami Niemiec. Miałem ocenę 44. Najważniejsze, że mnie nie zwolnili, bo było naprawdę blisko. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jej obejrzenie. No i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!